Siemanko, witajcie z tej strony Boluś i witam was w kolejnym odcinku Od Zera do Farmera. Ze mną Brączkowskie. Cześć. I Mister Wkładamogo 15. Elo. Mormondo. Mormondo 15. Mormondo. Kiedy nagramy farminga Mormonda? Jutro. Teraz? Jutro? Dobra, pojutrze. Jutro. Wczoraj. Także mordecki, dzisiaj gruba akcja, jak widzicie, będzie zwijanko. Będziemy sobie zgrabiać, a później będziemy zwozić, ale najpierw nowy nabyteczek, bo jak ostatnio... Jadę. Ktoś był na live i widzieliście to, żeśmy sprzedali kiszonkę. Sprzedaliśmy kiszonkę, jeden cały silos, mamy 240 tysięcy. Ja dzisiaj wchodzę, patrzę cenę kiszonki, bo patrzę, mam jeszcze jeden silos. Patrzymy, a tam jest po 620. I ogólnie Brączek, myślałem sobie, żeby kupić tą Libert, bo ta JCB mi jakoś tak średnio wyżrze. A 40 tysięcy droższa. Mówisz? Wszystko będzie git? Mi to pasuje. Poka. Dobra. Bardziej mi się podoba tamto, ale? Mówisz? No to nie, no którą? Masz idę zobaczyć. To mówcie. To JCB jest fajne, można je podwójne koła zajebać. To tej też można. Tak? Tak, tylko przednie. No tak. No tak. Dobra, to kupujemy Libera. No to JCB ma taką fajną różnicę, tą dupę ma tylko inną, co nie? No ale tak to jest. Dobra, łyżkę ma tą samą, tam no, pójdę, no, 40. Ale się bardziej to Libert podoba. No dobra. To ale kupujemy na zwykłych, na standardzie, nie? Na kołach. 40 tysięcy? 145. A czy 40 tysięcy? Mówię, że różnica jest między jedną a drugą. Dobra, kupuję. Czemu? Jak ja mam 92? Aha, a ja mam z 82. Aha, pozdro. Jak ja mam z Libera serio? Za 92, a ona jest za 112 JCB. Co? To weź ty zobacz, ja już kupię. Nie, przecież kurwa, on patrzy ładowarki teleskopowe pewnie. No jak? No, a my dużą przecież kupujemy. A my przecież dużą kupujemy Fadromę, Andrzeju. A, no ta, sorry, mój Boże. O mój Jezu. Dobra, nie, bo tu czekaj. Liber i tu JCB było nie tak. A no jo, faktycznie, ja już taki w szoku, ja mówię, ty jadam inne tak ceny. Mówię, bo... Dobra. Patrzę, o co chodzi. Także, a wiesz, że to kiszonki już kupiłem. Dobra, a daj sobie kupił. Już pomyka. Jadę. Ja a, sobie to też to, już No, teraz kiszonkę będzie można się bawić wreszcie, nie? Bo, no, no mówię, to zjeżdżanie jest najgorsze, bo teraz Brączek, jak widzieliście, zjechał tutaj z biogazowni nam ładowareczką. New Hollanda znowu trzeba było odwieźć. A tak to już mamy praktycznie, no myślę, że do końca serii taki zestaw nakupiony, gdzie ta nasza Fadroma będzie nam się przydawała. Ja ogarniam ukrót. Ja też. Bronek ogarnia krowy, Adaś prowadzi mi ładowary. Dobra, ja sobie będę tu skręcał. Param pam pam. Nie mam ogarnię, ty mam dalej ogarnię. Jo, ja ogarnię i jeszcze chwilę przed odcinkiem teraz ogarnąłem wszystko. Bułowce wszystko wywaliły, nie wiem jakim cudem, ale chyba dawno nic nie jadły i dlatego tak. A może miałem, nie wiem, jakieś problemy. Tak. Jak ogólnie no dzisiaj pogoda wreszcie dopisuje, sami widzicie, że jesteśmy tak oświetleni, a jak nie powiem kto. I mamy nowe biurko. Właśnie, pewnie też zauważyliście to, że jest biurko, są meble z tyłu, jest tam elektryka. Nie spoilermujmy za dużo. Tak. Wszystko będzie pokazane w prezentacji pokoju już niedługo. Jak już wszystko będzie mieli ogarnięte, jeszcze brakuje ogólnie stolika. Mister Adamo 15. Czekaj, stolika i poza stolikiem to chyba... Drzwi na jeszcze. Drzwi, no ale drzwi to jeszcze nie drzwi, wiadomo, dywan, to jeszcze nie jest potwierdzony temat, także drzwi jeszcze nie wiadomo na jak w ogóle wymienimy. I myślałem, że wymusi. Cześć, ale ładna. O, po... No poszedł Marian tam. Rzuciło mnie lekko. Jak Marian z tego pick-upa tu to zawał jak nic. No jo. Tak to jest, jak się jedzie na klawiaturze, no? Tak to jest. Także wszystko będzie w prezentacji pokoju za już za tydzień. Nie, o! Jak Adaś przyjedzie. No, jak Adaś przyjedzie, to chyba najlepszy czas, żeby zrobić taką prezentację, bo w trójkę będziemy. Fajnie mi nagracie. Jo. O, gitara się ma. Dobra. My sobie zaczynamy działać. Tak, będę leżał na łóżku. I powracając do tego, co mówiłem, że no dzisiaj ładna pogoda, więc prawdopodobnie jeśli nic nie popada i pogoda się nie zepsuje, jutro wreszcie w Mokrzynie coś już się ruszy. Myślimy, że jeszcze dzisiaj nawet wieczór coś już może będzie, także nagrywamy sobie i zaraz praktycznie spadamy. No nagramy, jedziemy zobaczyć, ogarnąć temat, jutro na pewno akcja, bo nawet była mowa, no chyba, że, bo ostatnio w niedzielę pod takich dosyć mocnych deszczach było 20% wilgotności. Jeżeli jutro będzie miało, pan by powiedział, że będziemy 16. Koszyć do 16. Jo, bo jeżeli będzie miało do 16, to będziemy cieli po prostu na suszarnię, bo no, nie ma co czekać, kurwa, ale odjebałem. Czemu? Niezbilansowaną karmę? Przypadkowo do tego, a dobra, trudno. Co, trawę dosypałeś? Dwie słomy wrzuciłem do... Oj, tam to się nic nie stanie, to się przecież nic nie stanie. To w następnym yep. Wyrównasz czymś innym i tyle, nie? Nie, no powiem wam teraz, mordy, na Od Zera jest tyle roboty, że jeszcze jeden pracownik by się na spokój przydał, bo praktycznie teraz co odcinek, chociaż jedna osoba na jakiś czas musi wpaść do jakichś naszych zwierząt, coś pogarnąć, nie?
Najbardziej to no, krowy rozwalają system, bo ich naprawdę teraz z odcinka na odcinek tworzy się coraz więcej. Ale co jeszcze mi się podoba, że łowiec dopiero co wełnę wywoziliśmy. Ja dzisiaj sobie przechodzę łowiec, a tam już cztery kolejne palety są pełne, nie? Także jeśli chodzi o pieniądze łowiec, no to będzie hajsidło niezłe. No i już w najbliższym godzinnym odcinku i to w sobotę mega pasuje. Mam nadzieję, że jutro do Brączka nagramy od zera. A właśnie, czy ja go dzisiaj wydam tego? Jak nie, to godzinne będzie. Nie wydasz mieli... go pewnie, to będzie w niedzielę. To w niedzielę będziecie mieli. Dzień. No to najwyżej zrobimy tak, żeby Bronuś miał na sobotę. Ale będzie godzinny, fajnie. Będzie godzinny, mamy już fajne pomysły na te najbliższe odcinki. Jeszcze będzie gość specjalny odcinek. Będzie prawdopodobnie. Prawdopodobnie też gość specjalny. Nie, to nie Adaś. To nie jest gość specjalny. Adaś będzie za tydzień. Gościem specjalnym. I myślę, że fajnie się ogarnie, żeby właśnie na godzinnym odcineczku przeleciał nam cały dzień i wreszcie, żeby nam sprzedało to mleko. Z tego co Adaś ostatnio mówił, za 41 tysięcy mamy zbiorniku z mlekiem. No, no za to ile Adaś za 4000 litrów dostajesz ile? 2000. 2,5 tam, 2,300 nie wiem. No to my gdzieś będziemy mieli 70, około 80 no, tysięcy. No tam będzie dużo, dużo. No to dobre pieniądze, bo będzie jest. Na nowe pole, nie? Szczerze, wiesz co jest najlepsze? Że jeżeli przewiniemy dzień, co nie? To nie dość, że nam zabierze tą kasę, co nam zawsze zabiera, tak? Za utrzymanie, za to wszystko. To jak nam da za to mleko, co nie? To nie dość, że nam zwróci ten cały dzień, to no. Jeszcze doda na plus dostaniemy. No, no wiesz, będzie nowe pożyczenie, będzie na wypożyczenie sprzętu do buraków, nie? To już też jakiś plus. Dobra, Bolek, możesz jakbyś dobra, chciał. Dobra, jak ja kończę tutaj zaraz łąkę zwijać i wtedy ja już ci dam sprzęta, żebyś ty się nie czekał? A weź zobacz, czy w ogóle na MP ta cena nadal jest. Choć sprawdzałem niedawno, mam nadzieję, że nie zaczyna spadać. Weź a, bo ty tu już jest, masz połowę, dobra. Mur. A, poczekaj tu. Oby cena była, bo będzie ciężko. 612. No to dobrze jest. Oby tak trzymało, ja trochę sobie sprzedam, później zwiozę. Bo chcę zwieść, bo powiem wam, owce wciągają. Naprawdę teraz owce zaczynają podjadać sobie, nie wiem czy tam wynoszą, czy zakopują, nie mam zielonego pojęcia. Ale tej trawy wreszcie idzie, jak zawsze mówiliśmy, że tanio łowiec wychodzi. Tak, no zresztą i tak jest mimo wszystko tanio, bo to tylko sama trawa. Ale trzeba jednak tej chwili więcej im poświęcić i przynajmniej z jakąś tam łąkę też. Jak to będzie? My po tym sezonie jeszcze nie ruszamy łąk, nie? Czy... Nie. Po następnym dopiero przesiewamy łąki. Na innych polach zasiejemy, nie? Łąki gdzieś, żeby się nie nudziło. Jo, można jedną, można na przykład ja w następnym sezonie, nie? Bym wziął jakieś jedno większe pole na łąkę. Mogę ponagrywać? No. A czekaj, my na ten sezon najbliższy mamy tutaj już zboże na tym największym polu po burakach, tak? No. A co wy na to, żeby za rok zrobić tam trawę i teraz tak, zrobić tam sianokosy, nie? Jednego sezonu. A na drugi, przepraszam, jednego pokosu, a na drugi pokos wziąć sieczkarnię tą naszą, założyć jej tą przystawkę do cięcia i zrobić no. Kiszonkę można, z trawy. Można. Myślę, można. Że fajna akcja by była. No i by było blisko praktycznie do zwożenia. Jedna taka no i jedno, wiesz, jedno no pole na łąkę to można nawet sobie podzielić je trochę na belki, trochę na trawę, co nam zabraknie. I będzie tak, z czego nawet wybierać. Tak to chociaż będzie tak, że wiesz. Plus. Że przynajmniej nie będzie trzeba jeździć na dwie łąki, tylko jak już się wiedzie, to jeden będzie cały odcinek ciągnął, drugi będzie... Co? Ale akcja. Ty daje... Aha. Trochę nierealne, wiesz o tym, nie? Bo przecież nie ma podczepienia wałka ona. Czy ma? Co? Nic nie wzięły? A czemu ci coś zostało chyba? Nie zmieszało się. Serio? Pa, w ogóle nie zmieszało się u Brączka w tym. A dlaczego? A czemu? A co? Nie, na krowę? No, u krów wysypał do tego, do paszowozu, wymieszał w paszowozie, a jak wyrzucił z paszowozu dla... To wyrzuciło tylko kiszonkę. To wyrzuciło kiszonkę. A zbilansowaną karmę zrobiłeś? No, tak. Było na zielono wszystko? Nie. A, no to się czemu dziwisz, kolego? No to czekaj, to teraz na zielono jest tylko słoma. Musi być. Tak? Ostatni, czyli słoma, tak? No, poczekaj, daj mi. Muszę zobaczyć, jak to wygląda. A, no to coś podczepił. No masz. Jak to jest? No to teraz musisz tak, słoma być na zielono, kiszonka być na zielono i trawa musi być dobra, na zielono. Ja też to wtedy masz zbilansowaną. Ja jeszcze się w ogóle nie ten, ani razu nie ogarniałem, ale zrobię sobie raz taki odcinek z samego ogarniania zwierząt. To jest fajne, bo rzucasz jedną belkę tego i do końca kiszony i dalej. Myślę, że jak będzie na przykład taki odcinek, że trzeba będzie sprzedać Adaśku, jak coś, to Walterka już na ciebie tutaj czeka, proszę. Ja czekam na Walterkę. Dobra, jak się składa, ładny zestawik. Naprawdę fajnie, że tą Waltrę mamy. Nie potrzebujemy jakiegoś naszego ciągnika teraz stąd. Lecimy sobie sprzedać trochę tej kiszonki.
Ja mówię, jak będzie jakiś fajny kiedy odcinek, jak będzie trochę świn do sprzedania, to zrobimy tak właśnie, że sobie zrobię calusieńk, jeden odcinek tylko u zwierząt. Wszystkie zwierzęta ogarnąć, no tak przywozić, ja no. Myślę, że spoko sprawa była, bo no, ostatnio się naprawdę nie bawiłem u zwierząt nic. No, powiem ci, dobrze, że teraz mamy tą, bo przecież jest ten drugi silos, to jest dalej do wożenia i w ogóle, nie? O Jezus, jak tu sypnie z tego, to jest... A czemu teraz to górne się zrobiło na zielono, trochę słomo zrobiłaś na czerwono? No bo masz... Za dużo słomy było, tak? Za dużo słomy. Ty, 6200 za łyżkę. Ile masz słomy? 40. Nie, wrzuć jedną belkę słomy, jedną belkę siana i dowal kieszonki do końca. I to musi być zbilansowane na zielono. Chyba, że już miał wsypanej więcej słomy i teraz po prostu tej słomy no mu tak. Nie wyrzuciło i ona jest teraz cały czas w paszowozie, nie? A, no to jo. To bo jeżeli jest słomy pełno, to ta słoma nie pójdzie. Nie jest pełno słomy. Czekajcie, zaraz ogarnę. Teraz wrzucę jeszcze te kiszonki i zobaczymy, co to zrobi. Nie, no powiem wam, zajebista nowa dowareczka. No tam po 10 ton to się nie dzi. No ale kurde, fajnie zwrotne. 6200 za. A potem na kierownicy gra? A nie grałem na kierownicy. Na kierownicy Boże, to... Ja na kierownicy nie grałem. A na kierownicy to zajebiście się takim czymś ładujecie, nie? Bo na klatce to tak... Ale ty, jak widać, jak przy łyżce, przy tak dużej łyżce, ile jaka jest różnica ceny. Od razu mi gdzieś o 50 spadło. A jo, no bo to no, masz duży wiesz. I kurwa mać. Mam na zielono pierwsze dwa, czyli kiszonkę i trawę, a słoma jest na czerwono, chyba za dużo jest. A już masz 100%? Nie. A to czy, poczekaj. Do czego to mogę się jakoś przesiąść tam do ciebie? Wrzuć z was deko świnioki. Nie, z tą gwiazdką, gwiazdką, co to jest? Trawa. Trawa? Poka. To trawy więcej wrzucę wtedy. Popołki, kurna. Tak, ucza, tak, ucza, tak, dobrze, tak. Belkę musisz pierdyknąć sobie jedną. Czekajcie, jak tam pieniążki. A nie, znaczy trawę, a nie belkę. No. Tam obojętnie czego to jest. No, mogę belkę trawy, czy nie? Czy mogę zrobić trawy? Pany. Chyba belkę kurna, muszę kurna, ciekawe, pewnie cena ta przejdzie. Za burak jest 250. Bo trawa była tam tylko. Ale to wątpię, że do Adasia odcinka starczy. No, na pewno. O Boże, przejmę. No, bo to cena była dobra, bo my liczyliśmy po 200, to tak duży zarobek miał być z tego. Boże, zamiast sobie podłączyć tego, czemu nie podłączyłeś sobie New Hollanda do tego? Tylko tak odpinasz ciągle manitę. Bo New Holland to świn. No tak, no ale no to... No może przejedzie. No Boże, zaraz nie pojedzie nim, ale podepnij się nie. To. I będziesz widział na jak nie chcesz zbilansować inkamy, to wrzuć dwa z jakimś jakim. Kurwa, nie spadło słomy. Myślę, że mięso kromą by się przydało trochę. Pokaż, puść mnie. To dużo jest słomy. A już jest 100%, nawet nie spojrzałem. Za teraz? No nic, wysypuj no. Jak jest ze słomą u tych wariatów? Full jest. No a słoma jest full, no to właśnie najgorsze ci nie przyjmie tego. No patrz. Dobra, próbujemy. Czekaj. No kiszonkę to tam ładnie ładuje. A zbilansowanej cisza. Ej, pierwszy raz zablokowałem sobie kamerę, nie? Jak fajnie to wyżdży. Ty Bronek, pa. Poczekaj. Fajne ujęcia by z tego były. Kurwa. Ej mordy, chcecie... Ej co, Adam, weź skuś teraz, co by teraz zrobić? Pokaż. Trawy wrzucić jeszcze? Tak. Na pewno trawę, ale... Słoma jest, za dużo słomy, a... Nie ma. Najlepiej tu teraz poczekać. Niech słomy trochę zabiorą sobie, nie? Na obornik krowy, żeby było miejsce, żeby tej słomy też porwało, bo tej słomy nie chce nigdzie upychać, co nie? Dobra, tej zbilansowanej karmy na razie jeszcze trochę jest, więc... No jo, możemy poczekać trochę. Znaczy wrzuć, wiesz co, wrzuć teraz kostkę tej... Czego? No siana, co nie? Mor. I poczekaj. Dobra. Zobaczymy, co wtedy będzie. No jak tam w ogóle na z belkami? Schodzi, mało, schodzi, zobaczcie, jak mało jest tego. No ty, no jak prawie teraz co drugi odcinek ty je karmisz tak fest, no to jednak schodzi. No belek potrzeba, dlatego mówię, mamy dobrze, duże łąkę. Dobrze, że dwa pokosy są, nie? No zaraz, i wiesz, ja skończę tam zgrabiać, no, będzie gitara. Jeszcze jeden sezon i następny ten nadrobimy tą dużą. To też będzie spoczko. Kiszonki chyba idzie mało, nie? Mało, no bo zobacz, kiszonkę żeśmy zrobili, zrobili tą kiszonkę i a ty nie powstał na tak mówiłem, tak mówiłem. Co ty, 24 pole było tylko przywiezione tu. O, i nadal 35%. No, no tak, teraz trzeba poczekać. Dobra, to poczekamy po prostu i tyle. Trzeba czekać na słomę. Jak słomę tak zejdzie, nie wiem, ile tu mamy. Co my tu jeszcze sobie mamy na sprzedaż? 3 tony, 4, to wtedy będzie gitara. Możesz wodę przywieźć, nie? Dobra, to co wodę, bo wodę zrobię przy okazji wtedy jak tamto. Bo chyba, no ale w PC jest woda, nie? Tylko podłączyć ciągnik.
Ale wydajność jest 99%, także luz. To najważniejsze, nie? No ale wiesz, jak już się ja sobie jeszcze ostatnią Brajno. Myszkę wrzucę i któryś będzie miał tu chęć się bawić. No ja pójdę po malorofę. No to git, póki jest cena, to się bawić, no, ja... bo zaraz trzeba pole kupować. Nie, zostały nam rzepaki do obsiewu. Jedno pole soi. I jedno pole soi kodą. A tak to reszta rzepaki i buraki, nie? Które może się zacznę. No i duże pole, nie? No to jest w chuj robota. Nie, to jest jeszcze naprawdę... I ciut, ciut. No na godzinnym będziemy się z burakami. No, kukurydza jest zasiana, tak? Dobra. Tak, dobra. Chcesz to trzymaj. Ja szukam sobie New Holland. Ole, lagów dostałem, co się stało? To samo miałem. O. Nie wiem czemu, tak, gdzie jest mój New Holland? Tu gdzieś. Patrzcie, jak Brączuś ładnie ostatnio farmę na live posprzątał. Podoba się, łapeczka w górę. Łapeczka w górę. Fajnie tu wyszły te przyczepy i rozrzutnik. Także dobra. O Boże, trawa nam przerosta trzeci pokos. Co? Trzeci pokos będzie zaraz. Jak niby? No przerasta nam trawa. Pewnie wzrost jest włączony. Znaczy nie jest włączony. Nie, ja mam bo przerośniętą trawę tutaj. Wyłączony. No ja specjalnie jeszcze sprawdzałem, żeby ten... Albo mam takie lagi tekstur. Czekaj, przecież gdzie ja jadę siadać, jak ja miałem najpierw nawozić? No właśnie. Co ty nam odpiąłeś? Pierdzielasz. A ja już pod ciebie się podpiąłem. No, chyba przed odcinkiem, bo też mi się pokminiło. Dobra. Odpinamy. Dobrze, blisko wszystko. Do New Holanda jeszcze nie będziemy zalewać 203 litry. Powinno starczyć na dzisiejszy dzień pracy. O Boże, na pewno. Nie masz 500 hektarów. Dobra, przyczep fajna jest. Fajna, bo dużo zbiera, nie? To jest plus i tym bardziej, że jeszcze teraz ten silos jest ten dalszy. No jak ty, a do niby trzeba było... Czekaj. Obciążnik? Aha. Nie da się. Do niby trzeba było... Kurde, nie ma wideo, dobra, tylko. W sensie? No się nie nada na krowę, na świnie. Dlaczego? Bo nie ma wideo. Ale ona łychą nagarnia, obornik, jeśli chodzi o obornik. Tak, obornik, a jak kostki rzucisz. Aha. Ale i tak będzie przecież stał u świń i u tych. Jak on ma? Ej, przecież tym rzucasz belkę. Tak? I tym rzucasz słomę, jak coś, nie? A, to git. No bo ja tym rzucałem kiedyś. Tylko nie pamiętam na czym. Na czym się bawiłem i wrzucałem właśnie tą dużą ładowarką. Ona dwie belki albo trzy nabija, jak dobrze nabijesz. No to git, no to wtedy ona może, do New Holanda można wtedy dać na tego, na owce? Na owce? No jo. A na ten, no świnie wtedy będzie ta i na biogazowni będzie też ta duża, nie? No jo, to no jo. Lubi pomóc. Bo nią to moment będzie ogarnięte, nie? Nie biogazowni do świn to chwila. Wiesz, obornik nią ładować to ja pierdolę. Kilometr. Będzie moment załadowany. No, nie? No fajnie, fajnie właśnie. Przyda się na pewno się zwrócić to, bo no mówię teraz za to, że jest do... Trzy rodzaje zwierząt i naprawdę ich nie jest mało i cały czas to wszystko wiecie. A ile mamy hajsidła? 145 tysięcy już. 8, sorry, 150 już. Ja kupuję pole. Dobra, taki nie, no, Bronek kupuje pole teraz. Ja? Bo ja ostatni raz kupowałem to małe pole łąkę tutaj ja. No jo, nie jo, tak się teraz. Tak się zaśmiałem tylko. Bo czemu? Nie, no, przy takich prędkościach to my nie zbierzemy, nie ja byłem, po 300 tysięcy musimy zbierać na pole. 300 koła to kosztuje to pole, nie? Jak coś. Okay. No to które chcemy kupić? Krów. Krów. Obydwa. Jedno kosztuje 320, a drugie 300. Znaczy można wziąć kredyt. No jo. Bo z jednej strony, bo z jednej strony zawsze myśleliśmy, że to jest ich wina. Tylko, że jak coś będziemy sprzedawać na godzinnym buraki, więc z buraku będą pieniądze. Nie? A kto ma no też. Teraz? Teraz Adas. Ja. Dobra. Więc te buraki sprzedamy i byłyby pieniądze, to wtedy Bronek by mógł, no nie wiem, no to trzeba myśleć. Jo, damy radę. Na następny odcinek na pewno mam akcję, tak? Słuchaj, mamy akcję na następny odcinek. Adaś ma akcję na godzinny. I tak nie zdążymy jeszcze w tym sezonie obsiać, więc ty na następny odcinek dopiero sobie możesz kupić pole, bo i tak mamy do roboty jeszcze w tych polach trochę. Po co dokładać sobie kolejne pole, gdzie będzie więcej roboty, bo trzeba je powiększyć od razu pierwszego sezonu. Pewnie ściąć tam, no właśnie tam trzeba będzie jeszcze ściąć. Zrobić orkę. Może, że zakupimy na żniwa. I już będziemy mogli zebrać pierwsze plony i dopiero potem poszerzyć po plony. Aha, czyli dopiero po żniwach mówisz. No tak, to czy też... w żniwa kupić. No. Jak już wszystko się wiesz. No. No też nie głupi pomysł. Wtedy plony mamy pierwsze podstawowe, czyli już dostaniemy za pole trochę, tak? No. A potem je będziemy od razu poszerzać no, i no, siewy kolejne. Spoczko, no bo po co się męczyć w tym sezonie, jak no bo teraz tak, no bo poszerzać i siać to, czyli tak, marnować będzie... swoje rzeczy, to nie. To zrobimy tak, żeby zebrać pieniądze. Tak, by dokupić dwie nowe maszyny do New Holanda, tak jak już było mówione i dokupić pole. I to będzie, będą pieniądze właśnie na przyszły sezon do zbierania. Także ja mam nadzieję, że plan właśnie z tymi buraczkami wypali. Opisaliście, żeby w pierwszym sezonie już zebrać buraki, no bo lipa jakby miały zostać.
Jedynie jak ceny nie będą nam pasowały, no to je jakoś po prostu fajnie gdzieś zwieziemy, tak żeby później można je było sprzedawać w razie bo. No tak. Mam nadzieję, że no fajnie jakby chociaż dwa skupy, a trzeci taki no już mniej więcej w normy się łapał, żeby było do odwożenia, nie? Bo no ja wiem, że przynajmniej wywieziemy kilka przyczep i koniec, nie? O, to jeszcze co fajnego, to nie wiem, czy Brączek nie zakupisz jutro u siebie przyczepy. Jak my mamy wozić te buraki własnymi zestawami, no bo ciężarówki nie wypożyczamy, nie? Nie. Nie, no to no, to jeśli mamy tak, to nie wiem, czy te przyczepy nie zakupisz u siebie. Które? Na odcinku. No tej, co, o której mówiliśmy, co one wyszły niedawno. Te trzy osiówka, nie? Ta długa. No, przydałaby się. No właśnie, bo przecież teraz tym małym zestawem to będzie przypał trochę to odwozić. A tak to znaczy, mamy ta jeden... osiówka będzie mniejsza niż ten cały zestaw nasz. No będzie, troszkę mniejsza będzie, nie? No ale na pewno będzie większy niż te dwie małe przyczepki. To tak. How much? Mur. Ty, jak tu będzie pełna przyczepa z tego chyba. Najwyżej samozbierająca nam nie jest potrzebna, to ona najwyżej samozbierająca zostawił ty. U owiec. Tylko nie małe owce jak... zbierać na małej, nie? Jo. I jak u owiec wszystko już zostawię, nie? To wtedy napełnię jeden drugi silos i najwyżej zostawię całą przyczepę. Jeszcze dobra cena 5750, myślę, że tak do 5500. Ile ty masz tego silosu? A wprawdzie, zresztą sprzedaj to i będzie z głowy. I tak będzie, jak 530 będzie za kieszonkę, to i tak jest dobra cena. A jest na razie... A jest na razie? 573. No to wow, jest to, no, sprzedaż na spokój chyba silos. 99%, no dobra. Ale ten ostatni pokos mi tu dał dużo. Ale naprawdę, nadal zabiera kasę, tak z ciekawości? Jop. I mieliśmy co sprawdzić, no, pamiętałem, a na live mówiłem, że... A co sprawdzisz? Wymusiłem mu. Chciałeś na live sprawdzić? Nie na live, tylko na tym, na odcinku moim, wyłączyć tych pracowników, wiesz... Pociągu? Pociągu. Sprawdzałem, to i? Nie to. Nie to? To nie, to już bym od razu wyłączył przecież. No to ja już nie mam pojęcia zielonego. Ja też myślałem, no myślę, że pracownicy to jeżeli jest... pracownicy odpadają, to jeszcze ludzie pisali, ale nie, za pola i za wszystko to zabiera nam po północy, no to też tak. To nie jest możliwe, to ja nie wiem już. Nie no, to pracowników do razu sprawdziłem sobie na singlu, znaczy na MP włączyłem, co nie? Żeby sprawdzić i nic nie ma. Ale mi się trafiło, by mnie zakleszczyło. Może zakleszczyło o, ja pierwszy raz pociągi dwa się ten mi trafiły, żeby obydwa przejechały przede mną. Dopiero pociąg był u mnie tutaj przed sekundą. No, a teraz obydwa przejechały idealnie, nie? Przez ten, dobrze się schowałem. O, rozerwałoby w nic. Zakleszczył, jak biegi w bruski. Po nowej przyczepie. Przyjuwane pewnie nowym jeździsz. Mój Jezu, pewnie by od razu no, ale by były dymy. O kurwa, z tym dużym zestawem tu będzie się złamać. A tu stoi... A, ty zabrałeś, no tak. Ważne, żeby dobrze się złamać. A tak z ciekawości, case z prasą jest wolny? Case z prasą jest wolny. Ale ci wypierdoli przyczepę do góry, jak ty wysypiesz, zobaczysz. Dziękuję. Ja tu specjalnie za tą ładowarkę zostawiłem. Jak ładowarkę? No tą, albo merno naszą. Nie merno, tylko Jezu. Merlo. To nie jest ma merlo. Wczoraj merlo widzieliśmy, że się porypało. Ale ja merlo laguje. Tak, co będzie po tym. Ale wyjemy, ja mury rozerwie, kurwa, jak ty wysypiesz, zobaczysz. Czasami dobrze, że ona, wysypuj. Że ona skręca, ale czasami nie mogę jej ogarnąć. Bo ona zaraz za szybko mi skręca. Czemu ona nadal... Boże, jedziesz tam autostradą i jedziesz. I nie ma. Przebacz. Mój Jezu, mówicie, że urwie, co? Urwie, wyśla. Po trochu sypać. Ogarniasz? Jo, tak wsypię, żeby jak najwięcej to weszło. Tylko nie najedź przyczepą tak na górę, jak ja wtedy najechałem. Ale oborniczka ładna, kupę. Może to już full? Ja nie, to trzeba jakoś tutaj inne miejsce chyba na to zrobić, żeby to powiększyć, bo to jest masakra. Najgorsze jest to, że one potrzebują cały czas świeżej trawy, a nic innego, nie? Jo. Bo w belki tego nie wrzucisz. Niestety. Ty. Czekaj. Ja! Nagrywamy. Gdzieś siano, a jak siano by przerobił? Myślę, że by było. Czy nie było? Poczekaj, jeżeli strasałbyś belki, nie przeczułem się... A, ale to był kill, no nie. Czekaj, no jak, czekaj, jak tak to jest? Tak ciekawości, a jak tam nowe drzwi? Co? Kiedy nowe drzwi? Nie wiem, ale właśnie. Nie będzie chyba. Nie wiem, o nie, złe. Nie wiem, jak tam nie, w ogóle. Jak, nie wiem, jak to dalej zrobić, wiesz, tymi drzwiami zbytnio. No co mam? No, są tak, wyciągasz.
No co ty tutaj nie ma? Są tak obstawione, że nie wiem, czy by czołgiem je to wywalił, nie? To by to ja było... też miałem swoje bite przecież w podłogę, wyrywałem wszystko z niej. Potem podkładałem i gitara. Ale na to jak zobaczę, to ci powiem. O, przyjedziesz, to zobaczysz. Nie, trudno, ja nie wiadę, bo to jest zostawię za duży. Ja mogę, ja umiem akurat to robić. Czekaj, myślę, że powinienem dozbierać już teraz tą trawę. Więc pojadę, dozbieram i zostawię najwyżej przyczepę tutaj na owcach. I biorę się za akcja siewy. Mam akurat jeszcze 15 minut. A mam dwie case? Case jest prasowy. Dwie, dobra, dzięki. Halo, gdzie jest prasa? Gdzie jest krzyż? Tu. Podawał kebokiem, jak opuściłem tą łyżkę. Mój Jezu, ile tej kiszonki jeszcze zostało? 68 tysięcy, a pójdę na wieżę po 10 ton. 7 łyżek jeszcze. No to spoko. No, momencie. A cena jaka? 559, ja to sprzedam to. No, już teraz całą dokończę. Będziemy mieli belki. Kurwa, trochę kasy z tego będzie, nie? Z tej kiszonki. No jakby nie było, to o Jezus. Ty, ile 250 tam było? I teraz została nam 100. Kolejne ponad 100. To ładnie, no około 380 tysięcy. Można, pole by się miało już. No. Ale nie, powiem ci, ta ładowarka się zwróci, tak czy tak moment teraz. No na pewno. Szybkością. No to zobacz, kiedyś zawsze to jeden musiał cały odcinek poświęcić, tak nie dał rady sprzedać. A zobacz, a teraz? Zanim teraz jechaliśmy jeszcze, Brączek co na spokojnie to zrobi, jeszcze pójdzie coś innego porobić, myślę, w tym odcinku. Nie, no nie. Będzie belki zbierał. Ja już się tak do... Pracujesz? No jo. Co ty pracujesz? No słomę, no może sobie powiedziałem teraz. Tak szybko żeś ten? A nie trawę? No trawę. A czemu na odcinek nie zostawiłeś? No przy to miało być u tego, u Bolka na odcinku przecież. On miał. Bolek, ty będziesz prasował jeszcze? Nie, on miał zgrabiać chyba, i zbierać trawę. Chyba, że ja może zamiast tego siewu teraz zaprasowanie już zrobię. No lepiej by było, I cały chcesz. Odcinek sianoko, bym miał związanych z sianokosami. Ty, to zostaw mi, Kejsa se sprasuje. No to już tutaj ci zostawiam. A ja ci mogę już dać tego. Niucha. Na prostej startowej ci tutaj dam. Dobra, to już tam... Zostawię ci go na łuku. To wprawdzie Adaś, wiesz co? Od razu szykuj fynda. No, przyczepę mieli kupić. Do balotów. Kurde, patrz. Jak to, no, ile ona kosztuje? To na swój odcinek może Bronek kupić. Dwie przyczepy wtedy. Jakie dwie? No na zbieranie. Które dwie? To mieliśmy kupić, pamiętasz taką tą... Nie. No jedną byś kupił tą do zwożenia w morza buraków. Dobra. A ten... No bo doberek zbierania nie mamy, bo teraz tamta miała być do wełny tylko, nie? Dobra. Czy jak to tak, robimy? Tak, dobra. Jak najbardziej. Jestem za. Dobra. Adam, jak to nowe skaweczki? Dobrze, bardzo dobrze. A siedzisz w nich, czy nie? No nie. Tam swoje. Bo to wszyscy rysy masz, nie? Tadaszko, wsiadaj w niucha, nie? Gdzie ty masz niucha? Niucha zostawiam na poboczu, na awaryjnych. A tutaj czuję. Na awaryjno. Ale co, odeś Steel Series chyba trochę te wygodniejsze, co? I jedź zawieź... No trochę tak, są lżejsze. Ale poczekaj, teraz cię powiem, tylko czekam co on powie. Jedź zawieź to teraz... Gdzie? Na owce. Zostaw przyczepę, gdzieś tam ładnie ustaw, żeby nie zawadzała. Zostaw ją tam, bo tam na razie przyczepa nie będzie potrzebna teraz. Jak dasz radę, to weź tam ładowarkę, czy coś, przyjedź ogarnąć owce i przy okazji jeszcze weź ten... podgarnij to, co mi się wysypało poza ten jeden silos, bo tam nie da się cofnąć tym wielkim zestawem, nie? Za blisko jest. A na owce to nie miały być przyda w tym New Holland? Nie ładowarka? No to od razu przy okazji New Holland już przywieźli, mamy no. Od razu ale lepiej. Ładny zestaw. Mur. Prasowałeś, nie, prasowałeś przecież. Prasowałem, ale słomę. Ale w siadokosach to kozacko wygląda. Jak zielono. Fajny. A, bo tu już są pełne. Silosy. Tak, one są pełne i teraz mówię, no i tak nam nie potrzebne, to teraz będziemy je karmić przez jakiś czas, nie? Tą przyczepą. Dobra. Czyszczą i przyczepę się przywiesie do nas na podwórzu. Podwórze. Jaką przyczepą? No, samozbierającą. Zostawimy tam. No. No i niech sobie ona tam jak na razie... No, to chwilę mi jest potrzebna. Jo, no bo już po sezonie teraz jest, więc easy. Dobra. Myślę, że tu kilka belek będzie jednak, mimo wszystko. Raz, dwa, Holland. Trzy, cztery. No mnie. Jest ładnie, a kto tak ładnie wysypał poza silos, poza... A to Adaś kiedyś na lagu.
Serio? Ja. Aha, kiedy? To jest piąta. No po za, za Silo Kinga tutaj. A, no to tak, to tam. To tam, no. Myślałem, że za jakiś inny silos mówię, kurde, halo, nie probiajcie mi tego. Czekajcie, bo tu się nawróciłem. A Adaś się już zaburzył. Oburzyłem się, kurczę, wolej, bo nie wiem o co chodzi. No to wszystko jest cały czas do przodu, systematyczne. Jeszcze przed nami tam będzie jakaś belka. Siódma. Ósma mi teraz wyleci. Dziewiąta. Dziesiąta. Jedenasta. New Holland. Bo Walterka już jest na swoim miejscu, czyli już do pasza wozu może być przydatna. A New Hollanda mogę zabrać wreszcie stąd. Niech się chłopak nie gubi, bo... Dobra. Zagubione te nasze maszyny. Dziewiąta. No, spoczko. Troszeczkę ich tutaj nam odda na 100%. No, musi. Ile mam kasy? Po 25 powinno być. Ile mam kasy? 235. Także... coś tam ci zostało do sprzedania? Tak. No to prawdopodobnie mieliśmy 250 tysięcy chyba jak zaczynałem odcinek. To i tyle powinniśmy dzisiaj skończyć. Także spoko, zwróciła nam się ta. Zwróciła nam się dzisiaj Fadroma. Także takie odcinki ja lubię. Ja też. Trzy razy na tak. Tak, trzy razy na tak, przechodzisz dalej. Armik zostaje dalej. Jeszcze serię nie kończymy. Trzy razy na nie. Cztery razy na nie to było. No. Pójdę na innego TS-a. Mamy to jeszcze. O Boże, patrzę specjalnie na tym, gdzie znaczy mam na tapecie to zdjęcie, na 100%, mówię ci. Na wygaszacz. Mi się mur brudno, zimno zrobiło. Boże, to jest smutno. Zimno brudno chciałem powiedzieć w pierwszej chwili. Ojebane, zimno mu się zrobiło. Ale tak dawno nie widziałem takiego błękitnego nieba. Ja dawno nie widziałem tak czystego pokoju. Dawno nie oglądałem klanu. O Boże, ty mój. Fajnie wygląda. Nie, fajnie. Pogoda dzisiaj no bajka, nie? No, spokojnie idzie wytrzymać. Dwa tygodnie takiej pogody. To Adaś by przyjął, żeby sobie jakieś nie domać. Nie no, jak tak już by było, to boję się, że może nie być na przykład żniw za tydzień. Nie, oj, powiem ci, że za tydzień będą żniwa na 100%, mogę ci zagwarantować, jeżeli... Stary, tu jeszcze jest dwa tygodnie. Dobra. 500 hektarów jeszcze. Ale jakie to na jakie orki się załapiesz, to też fajnie. No dobra, no, dobra. Albo na przykład nie ma jakieś ostatnie żniwe. Nie no, żniwa będą do końca września. U nas 90 ponad procent jest pocięte, nie? Na wsiach, bo tam się rozmawiałem, to... 90%? No, nie wszyscy jeszcze skończyli, no niektórzy... Jak nie u nas jednemu kombaj padł, dopiero kombaj teraz kupił, a 400 hektarów przed nim jeszcze, więc wiesz. A u ciebie też jest pocięte, czy nie? No jo, jak już wróciłem od worka, to już było prawie 100% pocięte. Wiesz, ci mniejsi tak, o, silo w podstawie jest pusty, czyli idealnie. Jak to lubię wyczyścić? Wysprzątane lepiej niż ty, PiS. Cicho. Wyjebiesz się teraz tą podrą. Mam nie sprzątaj, bo po Brączek pozamiatał. Patrz. Dobra. Nie, bo wiesz co zrobił? Jechał na maksa podniesioną, z pełną. Szuflą i w zakręt wchodził. I tak nie tak wrócić, znaczy jakby mocniej jeszcze zaszarpnął, to by się obaliło, ale na pewno jest... Nie, bo dupę ma. Bardziej stabilna jest na pewno niż ten, niż mała, nie? Ale ta dupa będzie mu ciążyć pewnie, że dobra, ciężko, żeby go przewaliło. Dobra, robotę i... Ej, zapiąłbyś mi jeszcze tego? Zapiąłbyś? Ciągnika, New Hollanda, kto ma? Dużego. I tu jest na łowca. Ty, Bronek, zjedzie na szybkości mi? Zowiec? A co mam przypiąć? Przypnij mi siewnik. Bo mówiłaś, że tyle akcji będziesz robił na odcinku? No, nie no jest. Nie to by zrobić. No to akurat już się, bo to sobie nie dam, nie? No ale co, mam 5 minut teraz siedzieć, patrzeć się w ekran, jak mam pogarnięte wszystko ładnie. A i tak trzeba to zacząć siać i tak. A tam tu idą na hałdzie pojeżdżą. Dowiedziałem, że to zauważy. Chyba nie uchnie. Gniatanie na dwa przyczepa odpięta, wyjebie się z pryzmy. Jo, nazwa odcinka. To było dobre, co? To kozak, dobra. Na raz biorę. Padę tempera. A jak Czechu? Ten, jak się opróżnia? A dobra, nic, nie było tematu. O, wysrało. O, jeszcze jedno. W sumie może zrobię sobie jeszcze akcję zbierania na odcinku. Ty? No. Na swoim? No. Znaczy nie, ja będę miał w sumie fajną akcję na 3, więc... Nie, że przyjadę wtedy. Nie wiem, zaprosiłeś mnie? Przyjadź. Nie. Autobus mam się o 15, to nie bardzo. O, tak wcześnie? A jest 17. No przestań, ja już jadę. Do dużego siewnika? Tak, tylko do tego buraku, nie? No i dobra.
Mamy to. Pięknie, a tam ogarnąłeś się, żebym były na żartę? Ta wody brakuje. Kurna, to też z tą beczką trochę przekichane, co? Z jaką? No z tą małą, co jest dla świni, dla owiec. Może kiedyś jeszcze jedną małą dokupi. Ale wyskoczę, to fajne, jakby cienkim lecia, pa. Tak, i jedz do jeziora. Ale to JCB tylko. Bo na inne nie wiem, czy by się mogliśmy go pożegnać wyrobiły. Tak pięknie, na umycie go. No Boże, na umycie go do wody. Ty, Bronu, wziąłbym byś prasę tak to i ten, i stawił? A ja już sobie pojadę? Że czemu są dwie łychy? Tak się nie wiem, zapytam. Czy on jest do mycia, czy nie, ale z kurzu zawsze raz czysto. No to wprowadź, no. I tak już nie będzie w tym sezonie prasowane, to po całych żniwach to tam... Dobra, chociaż chlapnę. Chlapnij go. Nasiona masz w ogóle? Masz. Mam, bo przecież ostatnio załadowane były do pula, panie. A, żeś to tylko kukurydzą popsiał. Kukurydza. Kukurydza. Jak to było? Nie daj się ciepło. Jak to było, Brączek, ten co szedł po tej plaży? Kurde. A, ten to, na... To, nie. Praża na kukurydza. Nie! Możeszki w karmę, nie pamiętam. No to było. Nie, kurde. No ja pamiętam tylko... W łebie tak chodzi. Kupcie kukurydzę. Nie dajcie się prosić. Bo mi się tego już kurwa nie chce nosić. Orzeszki w karmelu. To nie woda. Pamiętam jak to się zaczynało, ale to pamiętam. Akcja dymy. Gdzie jest? No, jak to na pełnej się odcinek. Kierunki tylko zdążę zmieniać. Lewy, prawy. Mój Jezu, szykana. Awaryjne. Ty dzisiaj losowania dać Ligi Mistrzów, nie? Oglądasz? Tak. O, papa. Ja też. O Jezus! O której? Zdążył, o 18. W radiu oglądałem. A to za godzinę. A ty za 5 minut kończysz odcinek. Ja. Nie zdążysz raczej na to. No i co? Jak które pole my najpierw kupujemy? To? Nie, to jest to. Dostać, bo jego je więcej powiększy, nie? A to by była fajna kukurydza. Żona, kukurydza, bo on te wszystkie 4 pola powinny być nasze. No będą. Raz, ale je połączymy. Będą. Ale je połączymy. Nie, no nie będziemy łączyć wszystkich. No co ty? Nie, no gdzie? No przecież przynajmniej ze dwie... Nie będziemy ani jednego tu łączyć. Nie? Nie ma takiej opcji. W ogóle zobacz, one są w ogóle inaczej krzywo tutaj wszystko. No to byś... No przecież po naszemu jak pola powiększysz i wszystko, to mów. Ja ci nie, mówię, te dwa bym przynajmniej, ja przynajmniej te dwa bym połączył. Później, na razie nie. Jak będziemy mieli wszystkie te cztery, to później z czterech bym dwa pola zrobił. Mhm. Ja nie. No tak, no. Kurde, wiesz, jakby kozacko było przyjechać na Ziba? Takim dwa na takie pola spore? Kombajn nam się spali. Czterema, to będzie, czterema to kombajnami. 10 hektarów tu będzie w tych dwóch kawałkach. Ferguson nam się pewnie spali, będziemy sami bo po cztery. Mi się zdaje, że jeszcze jeden kombajn musi być na tego. No jo, do tej pory i ta masa na przyczepy. Zanim my będziemy mieli tu jeszcze to pole, weź się i też już. Co? Jak minuta została, to mi się nie płaca. Jaka minuta? 5 po? 4. 2 po. 4. 4 minuty. 4 po do 5 po mieliśmy przecież. Bożeż ty mój, to weź jeszcze case'a i jedź się ten rzepak i tak trzeba będzie siać tak. Boże, robotę mu daję. Albo kodą ma soję. O jojka ktoś zbiera. Ja. Tak. No Boże, przebieg przez ja. No nie, no tylko on. No nie będę się brał za to, bo bez sensu zaczynać robotę, jak i tak nie skończę. No tak, bo u ciebie nie dojedziesz... musimy... No tak, bo my u niego musimy co innego. No nie będziemy co innego robić, a nie będzie kiedy w ogóle to nam ten. Popatrzę sobie na naszą ładowarkę. Przyjadę się po wsi, każdy widzi. Nie no, ładna jest. Pójdzie w tłumie, nie? Uuu, mijo. Dobra. Tu się nigdy nie zapuszczałem w te tereny. Pole numer 2 w ogóle tutaj. Bieszczady czy co? Ta. Ta ma, o Jezu. A może by pokupował kur na trochę tych mniejszych kur gdzieś później, za jakiś czas, żeby... Ja bym wiesz, jakie pole chciał, to. To co jest przy skupie takim daleko, nie? No na górze. Jedynkę. To jest jedynka. Nie głupie by było. Tak, żeby trochę jej pojeździć gdzieś dalej, a na takie pola też spoko by się jeździło. No. Nawet później za jakiś tam sezon tam łąki gdzieś zrobić, nie? Bo tych łąk mi się wydaje, że trzeba będzie no nie mieć dwóch. Ale jak jeśli takie mniejsze, to ze trzy przynajmniej, nie? Ty, a szkoda, że nie mamy... Nie ma na owcach tego... O, to możesz jechać zrobić. Przywieź paleciaka na owce. Jak możesz, morda. Przywieź paleciaka na... Ale zobacz, najpierw czy nie ma w ogóle koło owiec, gdzieś tam nie leży paleciak w szokach. Bo... Po owcach nie leży paleciak. Nie leży? No to jak... Łopata nie wiem po co kolejny. To ja mówię, ale to... Ale nie zajęty. Ten mały? No. No. Ja jadę. A co robisz? Woda.
A, szkoda, no bo tam trzeba przywieźć, bo już tak to jak ktoś by się nudził, to by tam te palety ładował, nie? Na tę przyczepę. No na razie muszę nakarmić je ładą, póki jeszcze mam. O Boże, pociąg! O, się wystraszyłem. Nie zamknęło mi. A poza tym ty powiedz, że 23 po. Nie, Adam mówił, że 5 po mam skończyć, no to 5. No bo żeby było 41 minut, to też to równo. Znów będą dymy. Mieliśmy nagrywać 40 minutowe. Ostatnio nagrałem prawie 50. A ja 34 chyba, 35. Tak akurat zbilansowało się, to ja muszę równy. Tak, zbilansowana karma. Suma na 2 metry. Albo topolem było fajnie, jako sklepu to. Też, też. To co kiedyś wierzbę ciąłem, jo? Nie. Liczba? Tak, to płacząca? Tutaj ciąłeś wierzbę? No, nie pamiętasz ten odcinek? Nie, bo nie znam tej mapy, bo to był początek farminga. Ale beka była wtedy, fajnie się grało. Jeszcze nie oglądaliśmy episodów. Jakieś... Wtedy jakieś serie w ogóle z dupy były odcinkowe, tylko kilka odcinków z testowania dużych masy. Właśnie Bronek, kiedy nasza seria? Zapomniałem. A mam modpack sklejony, czujesz to? Wiesz jakie mody zajdzie? Stary, tam jest 70 maszyn, nie? Podwórze jest takie wielkie jak, nie wiem, z 5 podwórek u nas na Odzera. Ale też będzie zadowolony. I se cała maszyna no to ja czekam na mody. Wszystkie oryginalne. Nie wiem kiedy nagramy, wszystkie oryginalne maszyny. Modpack wszystkie. Ale mody ci podeślę, to zaraz będę upinał, to ci podeślę i sobie zerkiesz wtedy na modpack. Jo, będę sobie tam. A ty w ogóle już złożyłeś, ułożyłeś tam wszystko na mapie? Tak, wszystko ułożyłem, tylko maszyny do ścianokosów nie są. Także jak chcecie nowa seria się no zapowiada. To save'a podeślesz, pooglądam od razu jak to wygląda. No nie, bo na live od razu zrobisz jeszcze. Może. No tak, to wiemy. Tak, już serię zacznę bez ciebie. No. Dobra mordeczki, ja wam dziękuję bardzo serdecznie za uwagę. Mam nadzieję, że odcinek wam się spodobał. I na kolejny, czyli już jutro, mam nadzieję, że zapraszam do Brączusia. Dzięki wielkie za uwagę, do kolejnego odcineczka. Jutro mam nadzieję, że od Zbycha może jeszcze przyjadzie. Na razie, mordeczki, trzymajcie się. Cześć! Cześć! Cześć.